Z Ewangelii według świętego Mateusza przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie. Jeden z najpiękniejszych gestów rodzicielskich – przynieść dziecko do Jezusa. Każdy mądry rodzic wie, że sam dobrze swojego dziecka nie wychowa, że sam sobie nie poradzi, że potrzebuje kogoś mądrzejszego, silniejszego, kogoś, kto piękniej i wierniej ode mnie kocha, żeby wychować dobrze swoje potomstwo. I dlatego każdy mądry rodzic przynosi swoje dzieci do Jezusa. Także wy tak czyńcie. Do zobaczenia jutro.